Słuchajcie, przygotowaliśmy nasze największe przeboje, ale przede wszystkim bardzo jesteśmy dumni z tego powodu, że w tym roku pojawimy się w jury. W jury w koncercie debiutów. W związku z tym, no, nie musimy się doczekać wykonań. Już teraz za Was trzymamy kciuki. Nie możemy po prostu się doczekać również naszego występu, bo też pojawimy się z naszym repertuarem w tym samym dniu na scenie. Ten jakże uroczysty festiwal przygotowała mi jeszcze bardziej uroczyste wejście z grubej rury, czyli 9 czerwca będzie mój mini recital. Gdzie usłyszycie Państwo kilka moich piosenek opatrzonych w fantastyczną taneczno-wizualną oprawę, w piękne kostiumy i w dzikie tańce. Dzisiaj wracam do Opola z konkretnym przesłaniem. Zrobić to, co kocham jak najlepiej, do czego mam pasję szczęśliwie i mogę ciągle to robić, czyli śpiewać. Ja jestem od 71 roku z zespołem 2+1, potem z zespołem Andrzej i Liza, a od 83 roku jestem sam. Zaśpiewałem w tymże 83, czyli 40 lat temu, nie liczę godzin i lat, i ta piosenka stała się takim sztandarowym moim utworem, z czego jestem przeszczęśliwy. Potem była jeszcze Pocieszanka, czyli Nie płacz maleńka, szkoda łez. Wcześniej z zespołem Andrzej i Liza był jeszcze Czas relaksu i te trzy piosenki w takim medlejku zaśpiewamy sobie wspólnie z Danusią Błażejczyk, czyli najpierw będzie Pocieszanka, potem Danusia wyjdzie, zaśpiewa Czas relaksu ze mną i zostaniemy już do nie liczę godzin i lat. Myślę, że nie będę niczego zdradzać, bo lubię robić niespodzianki. Będzie dużo się działo, w sensie kreacje się też przygotowują. Więc myślę, że mogę Was zaskoczyć. No, mam nadzieję. Moim marzeniem jest, żebyśmy przy tym 60. festiwalu wzruszyli się, bo zawsze robiłam literackie, ale przy okazji też, żebyśmy się wspólnie zabawili i zaśpiewali. Wybrałam tytuł Cała sala śpiewa z nami, ponieważ ten akurat utwór, w momencie, gdy śpiewał kolega Połomski, w pewnym momencie mógł przestać śpiewać, bo śpiewała cała publiczność. I potem już poszło. Zaczęłam szukać takich takich utworów, które miały albo największą ilość bisów, albo jak już później nie było bisów, to po prostu one krążyły i że tak powiem, wśród publiczności i potem w bardzo wielu różnych miejscach. Fantastyczni wykonawcy, piosenki, które wszyscy znają, które żyją cały czas swoim życiem. Co więcej, po to, żeby zachęcić publiczność opolską, pokażemy na diodach fragmenty, jak reagowała publiczność w tamtych latach, żeby to troszkę podkręcić. Drodzy widzowie, czasu na Opole. Zapraszam Was wszystkich na wszystkie koncerty, które odbywają się w tym roku w Opolu. A szczególnie zapraszam na koncert Było, Jest i Nie Minie. Andrzej Rybiński. Siemka, tu Wiki. W tym roku Opole kończy 60 lat, więc zapraszam Was. Będzie się bardzo dużo działo, będzie dużo fajnych artystów. Ja również tam wystąpię, więc do zobaczenia. Bye! Kochani, witam wszystkich widzów Czasu na Opole. Pragnę poinformować, że czas na 9 czerwca nadchodzi wielkimi krokami i wszyscy bardzo proszę w gęstym tłumie, w rzędzie gęsiego zapraszam na mój koncert 9, na mój mini recital. Trzymajcie za mnie kciuki, bądźcie ze mną, chcę Was tam wszystkich widzieć, nie mogę się Was doczekać.